nie ziewać, tylko darę. Tu chodzi o te da, o to darę. Darę. Dar. 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 Ja, i po prostu to jest kumpel, który robi fajną robotę. Może się tak, teraz myślę, że mogło tak być. A z drugiej strony to właśnie ta budząca się świadomość, że kurczę, wszyscy mają takie same prawa. O co chodzi? Fajnie to jest. Bardzo go brakuje. Ja mam dalej t-shirt, to jest piżama. Bo ja nawet już t-shirta nie mam, bo się rozpadł. Myślę, że jest taki na granicy. No ale może dobrze, że się rozpadają te zespoły. Myślę, że to jest gdzieś fantastyczne właśnie ten twój upór, że nie ma opcji na jakiś powrót po regimentu, nawet jak gadałyśmy przygotowując się do audycji, że właśnie, że nie chcesz za bardzo, że nie, żeby nie robić takiego benefisu twojego. Myślę, że to jest super. To jest gdzieś strasznie trudne dla ludzi, którzy zrobili fajne rzeczy, żeby powiedzieć, nie, nie będziemy odcinać kuponu. Nie, ale to nie jest trudne. To jest naturalny odruch. No pokaż mi, naprawdę, wiesz co, ile mamy takich artystów, którzy w takich momentach mówią po prostu, nie, sorry, robimy coś nowego. Mam tu. Naprawdę. Nie, trzeba patrzeć do przodu, moim zdaniem. Okej, dobra, ja się nie mogę się wyprzeć swojej historii, ale ja nie będę się trzymać jej kurczowo, rozumiesz? A co się dzieje w 2001? Zamykacie i ty mówisz koniec, po prostu regiment, dziękujemy, pa. Tak, ale to było no, tak fajne. W końcu pojechaliśmy na wakacje, nie na trasę. Pojechaliśmy na wakacje, nie graliśmy koncertów, rozbijaliśmy namiot i było super. Ale nigdy na miałam dwa, tak pierwszy raz od 12 lat wtedy. To było dla mnie coś doskonałego. No a potem różne sytuacje, tak, przetasowania, że tak powiem, w rodzinie. No i potem co się dzieje z tobą pod kątem muzycznym przez te 10 lat? Właśnie się nie za wiele działo, bo po pierwsze chciałam trochę odpocząć. Po drugie miałam trochę zawirowań w życiu prywatnym. No i dopadła mnie ciężka choroba. No, spędziłam trochę czasu, no, nie mogąc praktycznie wstać z łóżka. I potem jak mi się udało już z tego wyjść z tych ciężkich czasów, to też długo, nie, szczerze mówiąc, nie wierzyłam w siebie. Nie, wydawało mi się, że już nie pamiętam, się śpiewa i nie potrafię i tak dalej. No ale gdzieś tam się przełamało. No i co się stało, że koledzy z rady udało im iść? A to wcześniej, ja próbowałam wcześniej, wiesz? Wcześniej próbowałam A pod jakim adresem jest Kasacka 48 171? No to dobrze, pamiętam. Będzie na playliście. Może wrzucimy, tak, dobrze. No to jest ten moment. Byłam tam gościem, pod zespół moich przyjaciół. Oni chyba nie grają. Grają pod inną nazwą pewnie podobne rzeczy. To byli właśnie, są wciąż fani Ramos. I te cała płyta to były covery Ramos, tylko z polskimi tekstami. Masz o tym, to usłyszeć. Serio? Tak, okay. To no i stwierdziłam, że kurczę, spróbuję. No i spróbowałam. Fajnie. Właśnie. Pamiętam, czy się bałam? Trochę pewnie tak. No zawsze jest. Ale ty też robisz na scenę po takiej przerwie, pamiętasz to? Właśnie z nimi. To z nimi. No, ale czy pamiętasz ten moment, kiedy wychodzisz, że są ludzie i czekają, czy Monika z Postrygimentu? A tu ja widzę, że nasz Postrygimentu już dawno jest pożegnana, jest ktoś inny na scenie. Nie pamiętam tego. Nie, znaczy ja się bardzo zawsze denerwuję, to teraz. Bardzo się denerwuję przed każdym koncertem, ale jak dostaję mikrofon do ręki, to mi przychodzi. Idzie. Nie, to mi wszystko przychodzi od razu. Tak, jest sypnie wyżawka, ale dziwne, że mi tu na rękę nie sypie, bo może pod kątem jakoś... Wtedy podejrzewam, że było tak jak zawsze, czyli też pewnie miałam totalną tremę. Taka. A potem Nie, widać. Widziałaś córki dancingu? Tak. To jest taka mała przyjemność dla osób, które się wykonują na tej muzyce. Mały myk, no właśnie, taki bardzo fajny. Kto z Państwa widział film córki dancingu, to... Ta scena, która się dzieje na koncercie, no to jest właśnie jeden z kawałków Postrygimentu i tam jest taka Alanika, czy ktoś tam, który niby nie, albo fantazją na ten temat, nie wiem. Joanna Nimirska ją gra, aktorka. No zabawne to było, rzeczywiście. Myślę, że kolejny gwiazdka i bonus tego filmu, oczywiście zjawiskowy. My nie robimy audycji Właśnie, bardzo mam skrajne opinie, zanim zobaczyłam ten film. Ja go uwielbiam, jestem fanką z fanek, widziałam go dzień po premierze, chyba 25 grudnia, jakoś, nie wiem, czy jakoś dzień przed świętami. Nie było nikogo, nie były trzy osoby w kinie poza mną, moją partnerką. Które niewiele chyba rozumiały z tego filmu, oglądałyśmy to do naszej dzielnicy, czyli roku. Rzeczywiście, gdy raz siedział, bo oni kompletnie
Nie, śmieję się w takich momentach, to nie było śmieszne moim zdaniem. No i rzeczywiście myślę, że ten film no, na takiego szerokiego odbiorcę jest niekoniecznie skrojony, ale ja jestem psychofanką. Myślę, że takiej jazdy i takiej wyobraźni, konsekwencji, scenografii, kostiumów, ruchu, muzyki. Rozumiem, co do mnie mówisz. Nie, jakby jeszcze te aktorki, które są wzięte tak naprawdę prawie, że jeszcze znikąd, no tam jedna ma jakieś mikro doświadczenie. I ta praca wykonana z nimi, i też jak to skręcone, no myślę, że to jest dużo pogadać o tym. Rzeczywiście musimy o to wyciągnąć. Tylko kotlet to będzie na pół roku premierze, zapraszamy Państwa. No i ścieżka dźwiękowa tam też. Bardzo fajna, no Ballady Romance naprawdę dziewczyny dały czadu. Tym bardziej teraz właśnie wyszła niedawno płyta i można sobie napisać taką muzykę. Czyli to jest no niestety przeznaczenie, będziecie Państwo katowani przeze mnie. Myślę, że w kolejnej audycji rozmowa na temat rockdancingu, rok po premierze zrobię taką audycję, co się zadziała. A film niż? Wcale. A film podbił swoją drogą świat, no może w Polsce niekoniecznie, ale jakieś nagrody w Sundance i tak dalej, i tak dalej. Wracając do punka, zostawmy film. Myślę, że teraz przedniemy. Teraz jest tak. Teraz jesteśmy w teraźniejszości, a zespół, który koncertuje od... Nie no, koncertuje to krócej, ale działa od 2 lat mniej więcej w takim składzie. Faktycznie zaczynaliśmy grać troszeczkę wcześniej, czyli pewnie to się liczy już 4 lata. Nazywaliśmy się inaczej, teraz nazywamy się Morus. I chciałabym zaprezentować numer z demo niewydanego. Tak, Morus. To jest interpretacja nazwy. Możemy za chwilę porozmawiać na ten temat, ale... To najpierw słuchajmy, a potem gadajmy. Tak. Utwór, czy on się nazywa? Nie wiem, czy on się nazywa, to wiadomo, na próbach to tak mówimy sobie, że to jest na przykład to. Nazywamy ten numer nazywamy Ratoń od autora tekstu, Kazimierz Ratoń. A gdzieś w internetach, na Bandcampie, jak go nazywam, oto jest człowiek szczęśliwy i to chyba jest prawidłowe, tak powinien się nazywać. Oto jest człowiek szczęśliwy. Zapraszam. Tak, radio kończy. Słyszymy, jak przywódcy państw albo też i Unii Europejskiej mówią o jakichś wartościach. Czy jeszcze możemy mówić o tym, że mamy własne dziedzictwo i ono nas kształtuje? Jak się ma to do tego, powiedzmy, slangu, bo ja bym to tak nazwał, a nie opowieści nawet, że jesteśmy w Europie Europejczykami, więc no co więc? Jak mówimy o Europie, to mówimy o cywilizacji po prostu i to jest cywilizacja oczywiście chrześcijańska, ale też czerpiąca bardzo mocno z tradycji starożytnej, zarówno ze sposobu myślenia, które uruchomili Grecy, jak i kultury prawnej, którą kultywowali Rzymianie. I oczywiście religia chrześcijańska. To jest coś, co cywilizację europejską kształtowało. Dzisiaj ją różnie nazywamy. Są zamienne określenia. Ale w ogóle ci, których właśnie tu jakbym cytował czy przywoływał, nie odnoszą się ani do kultury greckiej, ani do kultury rzymskiej. W ogóle i do chrześcijańskiej absolutnie nie chcą nawiązywać. To jest wyrazem kryzysu naszej cywilizacji. Jeszcze raz do tej definicji wrócę, bo różnie ją nazywamy. Czy cywilizacją europejską, czy cywilizacją chrześcijańską, czy judeochrześcijańską, czy cywilizacją zachodu, czy cywilizacją euroatlantycką. Ale mniej więcej wiemy, o co chodzi. To jest obszar Europy, tej, która została schrystianizowana i obszar mniej więcej Ameryki Północnej, która również na skutek napływu Europejczyków tam została schrystianizowana i w dużej mierze też Europy, Ameryki Łacińskiej. Chociaż specyfika kulturowa tam jest bardzo silna, trochę oddzielająca ją od cywilizacji europejskiej. I to wszystko nas ukształtowało, stworzyło właśnie wartości. Jakie wartości? No przede wszystkim personalizm, właśnie wyrastający z chrześcijaństwa, że każda osoba ludzka jest naznaczona naturalną i przynależną godnością, przysługującą tej osobie ludzkiej. I z tego wynikają też zobowiązania czy władz publicznych wobec tej osoby.
ta osoba też ma obowiązki, ma prawa, ale też ma obowiązki, obowiązki wobec swoich wobec swojej wspólnoty, przede wszystkim wobec rodziny, ale też wobec wspólnoty lokalnej, wobec wspólnoty narodowej, wreszcie na samym końcu wobec odpowiedzialność za całą cywilizację. To wszystko nas ukształtowało. A jeśli mówimy o kryzysie, no to to jest kryzys, można powiedzieć, czasów nowoczesnych czy nowożytnych. Myślę, że tak mocno rozpoczynający się od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej i trwający do dziś, że się próbuje po prostu to dziedzictwo, czy te korzenie cywilizacji europejskiej, czy cywilizacji Zachodu wypłukiwać i szukać jakiejś podmianki, albo w ogóle zrezygnować z jakichś wartości opartych na moralności. Żeby szukać, nie wiem, przeżywania własnego życia w bardzo krótkim horyzoncie i wyłącznie hedonistycznie. To jest ten kryzys dzisiejszej cywilizacji europejskiej i z tym kryzysem musimy się dzisiaj mocować. Mam nadzieję, że nie ma żadnego determinizmu, bo czasami nam się to wmawia, że historia ma jakiś determinizm i nie można jej odwrócić, że przyjdą takie czasy, które wieszczył też i o których marzył na przykład Jan Paweł II, że będzie jakieś odrodzenie, nowa ewangelizacja tego starego naszego kontynentu Europy, że to kiedyś nastąpi. Czyli wracamy do siebie. Wracamy do siebie, doceniamy Europę, ale tę, która budowała katedry, która budowała ład, która nie chciała wojen, która po prostu akcentowała dobro, piękno i walczyła o prawdę jedyną na bazie chrześcijaństwa. I korzystaliśmy zawsze, my, na przykład Polacy, z takiego dorobku intelektualnego, ale w architekturze to najbardziej widać, bo Warszawa Stanisławowska przecież budowana była przez Włochów w jakimś sensie. Tak Kraków to samo. Inne miasta mają także w swoich ważnych personach, że o architektach tutaj, bo przy tym zostaje nazwiska z różnych krajów Europy i to nas łączyło i to myśmy, wid stworz nasz, ale przecież przyszedł z Norymbergi i ta kultura tam i tu była wymieniana wzajemnie. To było piękne. Teraz zmieniło się zupełnie. Myślę, że podrzuca nam się nowość, która jest absolutnie nieakceptowalna, nie do przyjęcia i nie do strawienia. Myślę, że zupełnie się nie zmieniło, bo nawet w tych najbardziej zlaicyzowanych narodach czy państwach Europy żywe enklawy tradycyjnej kultury chrześcijańskiej, czy myślenia chrześcijańskiego, czy cywilizacji chrześcijańskiej ciągle dostrzegamy. Nawet one się odradzają. To widać na przykład we Francji, we wspólnotach parafialnych, czy wspólnotach po prostu żywego kościoła, ale rzeczywiście tak statystycznie biorąc, to z żywotnością taką na skalę masową religijną mamy do czynienia zaledwie w kilku narodach Europy, w tym na szczęście wśród nas, wśród Polaków. Zbigniew Herbert kiedyś powiedział, że tak patrząc na Polaków w drugiej połowie XX wieku, że być może jesteśmy jedynymi Latynami Europy, którzy pozostali, którzy ciągle przeżywają te wartości właśnie zbudowane też na tradycji starożytnego Rzymu i z naszą specyficzną kulturą sarmacką, która była formą przekształcania, można powiedzieć, kultury republikańskiego Rzymu i specyficznym umiłowaniem wolności i też takiej kultury politycznej, która oznacza, że staramy się wszyscy ze sobą jakoś dobrze współżyć, że jesteśmy taką enklawą, można powiedzieć, czegoś wrażliwości, która odnosi się bardzo, bardzo silnie do wartości jeszcze w starożytności wytworzonych. Nazywał to właśnie Latynami Europy, żyjącymi nad Wisłą. I myślę, że to jest nasz walor. Powinniśmy o to dbać, żeby to zachować. Więc możemy powiedzieć, że jeszcze nie śpiewamy raportu z oblężonego miasta, natomiast patrzymy na to, co jest i chcemy to zachować i rozwinąć. Tak myślimy o kulturze, tak myślimy o tym dziedzictwie, który teraz jest. Szacunek do wartości narodowych, panie ministrze.
Wartości narodowe, akurat polskie, no to są wartości mocno ukształtowane przez chrześcijaństwo. Tutaj właśnie ten personalizm, który czasem nawet tak daleko szedł, że Polacy byli oskarżani o swoisty anarchizm w myśleniu, tak, że człowiek indywidualnie jest kowalem swojego losu i nikt nie powinien się w to wtrącać, co on chce ze swoim życiem robić, a nawet w strukturach politycznych kultura szlachecka, na przykład właśnie to liberum veto, które tak od czci wiary jest odsądzane, a tymczasem na przykład w strukturach dzisiejszej Unii Europejskiej właśnie decyzje polityczne muszą być podejmowane jednomyślnie. Jeśli nie ma jednomyślności, to się uważa, że decyzji nie ma. Przynajmniej teoretycznie tak jest, bo oczywiście rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Więc w kulturze na przykład szlacheckiej pierwszej Rzeczpospolitej była taka zasada ucierania stron. I to była piękna zasada, że ucieramy strony, ucieramy kanty tak długo, aż dochodzimy do jednomyślności. To się oczywiście wyrodziło potem coś, co zniszczyło nasze państwo w takie anarchicznie rozumiane liberum veto. Ale to była jakaś wartość, że każdy człowiek zasługiwał na szacunek, również ten człowiek uczestniczący w życiu politycznym. I jeżeli wszystkich do czegoś nie przekonaliśmy, to znaczy, że tego rozstrzygnięcia nie ma. Co dalej? Rodzina, tak? Jeśli myślimy o wartościach narodowych typowo polskich, no to rodzina to jest rzecz, która we wszystkich nawet sondażach dzisiaj robionych jest wykazywana absolutnie na pierwszym miejscu. Co jest najważniejsze dla życia indywidualnego każdego Polaka, to jest rodzina i to jest wciąż w Polsce żywe. Ostatnio papież Franciszek to również bardzo mocno dostrzegł i podkreślił. I w tej swojej encyklice poświęconej rodzinie to też mocno ujął, żeby właśnie o to zabiegać, o to dbać. Również takie poczucie wspólnoty republikańskie, ja bym to nazwał, a w najnowszych latach, w najnowszych dekadach to się ujawniło w wielkim ruchu Solidarności. To była swoista odnowa ducha republikańskiego Polaków, tak, że jesteśmy razem, mamy wspólny cel, razem definiujemy dobro wspólne. Niezależnie od tego, z jakich stanów jesteśmy, dzisiaj byśmy powiedzieli z zawodów, czy jakie mamy wykształcenie, staramy się osiągnąć wspólnie jakiś cel, swoisty egalitaryzm, który się za tym krył, ale zdrowy egalitaryzm. Trochę to też zapoznaliśmy, trochę to roztrwoniliśmy. Ten etos Solidarności dzisiaj nie jest tak mocno przeżywany przez młode pokolenie, jak na przykład dzisiaj na nowo odkryty etos żołnierzy wyklętych, czy wcześniej powstańców warszawskich. Warto to kiedyś spróbować jednak odbudować. Ale to jest bardziej skomplikowana historia. W dużej mierze ten duch republikański czasów Solidarności został zaprzepaszczony na skutek, powiem mocno, zdrady elit, dużej części elit solidarnościowych. Więc tutaj bym winy szukał, że to tak mocno nie jest przeżywane i nie przetrwało. Ale może się jeszcze kiedyś odnowić. Więc to są te wartości właśnie narodowe. Personalizm, rodzina, solidarność, umiejętność organizowania się w sytuacji zagrożenia, ciągła walka o wolność albo osobistą, albo narodową. Ta wolność w wymiarze narodowym czy społecznym to jest po prostu walka o niepodległość państwową. Polacy zawsze byli państwowcami, wbrew temu, co się nam wmawia. Zawsze jak sięgaliśmy po broń, żeby wywalczyć niepodległość, od razu budowaliśmy struktury państwa. W każdym też powstaniu. Oni tak prawdę nie powiedzą, państwa, ale to ja zobaczmy państwo podziemne powstania styczniowego, państwo podziemne w czasie II wojny światowej. Nikt takich struktur nie potrafił zbudować z innych narodów okupowanych jak Polacy, więc mamy instynkt państwowy też. Trzeba oczywiście o niego ciągle zabiegać, bo bywa z tym różnie, ale ten instynkt państwowy też mamy. Ale musimy umocować kulturę również w wymiarze religijnym, z doświadczenia religijnego, życia religijnego, życia wartościami Ewangelii, życia wartościami przykazań. Te przykazania Ewangelia nas ukierunkowują i uczą właściwych wyborów, dobra, piękna i prawdy. Przecież kultura to proponuje, to szerzy, co jest najwartościowsze i dlatego też tutaj jeszcze, panie ministrze, powinniśmy skierować nasze myślenie ku wymiarze religijnym, ponieważ ten religijny wymiar kształtował nas od początku, od roku 966. Ja myślę, że akurat we wrażliwości narodu polskiego, którego najbardziej zdolni
członkowie tworzą kulturę, akurat wrażliwość metafizyczna jest silnie obecna. To widać w naszej literaturze, w naszej muzyce właśnie, ale również w najnowszych dziesięcioleciach w naszej kinematografii. Bardzo często właśnie takie filmy, które dotykają kwestii metafizycznych, są najbardziej przeżywane i cieszą się dużym zainteresowaniem i sukcesem również wśród na świecie. Więc taka refleksja metafizyczna, sens życia człowieka, co dalej z życiem człowieka, duchowy wymiar tej polskiej kultury jest bardzo silny. Myślę, że to widać również na półkach polskich księgarni, popularności literatury religijnej wciąż żywej przecież wśród Polaków, mnogości wydawnictw religijnych. Ja co roku chodzę w Warszawie na te targi książki katolickiej w Arkadach Kubickiego, widzę, ile tych wydawnictw jest, ile tych pozycji książkowych się ukazuje. Wszystkie sobie radzą. No skoro są, to znaczy, że nie bankrutują. To znaczy, że są nabywcy, to znaczy, że są czytelnicy. Więc to jest moim zdaniem żywe. Tutaj akurat myślę, że nawet obserwatorzy zewnętrzni, tacy jak George Weigel, oni to widzą. Najwybitniejszy jak dotąd biograf Jana Pawła II, oni to widzą, że tutaj nie tylko życie religijne, ale i kultura oparta o wrażliwość religijną czy metafizyczną jest bardzo silna. Skąd więc bierze się, użyję słowa może mocnego, pogarda dla kultury, dla historii dzisiaj w naszych czasach? W tej chwili, kiedy ostatni rok, bym powiedział, zapowiada zupełnie odejście od takiego lekceważenia historii i kultury, mieliśmy mocny jakiś prąd takiej pogardy dla historii i dla kultury. Skąd się to wzięło? W szerszym wymiarze w naszej cywilizacji to się bierze po prostu z konsumpcjonizmu, relatywizmu moralnego, takiego właśnie odrzucania wszelkich narzucanych z góry wartości, rzekomo one mają zagrażać naszej indywidualnej wolności, jeżeli mamy do jakichś wartości się przywiązywać, czy do jakichś dekalogów, z hedonizmu też wynikającego z wysokiego poziomu życia materialnego i skupiania się na tym, że właściwie cała nasza egzystencja ma się ograniczyć wyłącznie do życia czysto materialnego od narodzin do śmierci i konsumowania w miarę możliwości jak najsilniejszego. To jest ten kryzys współczesnej cywilizacji europejskiej czy euroatlantyckiej. Natomiast w wymiarze polskim myślę, że mamy do czynienia z sytuacją taką, że po pierwsze były środowiska polityczne zainteresowane tym, żebyśmy w miarę możliwości mało się historią interesowali. To były środowiska raczej na początku postkomunistyczne. Pamiętam te hasła polityczne, wybierzmy przyszłość, zostawmy historię historykom, nic polityce do tego, nie uprawiajmy polityki historycznej, bo to jest na ogół jakaś propaganda i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy nam wmawiano, a wynikało to po prostu ze zwykłej obawy, że jak będziemy się bardziej interesować historią, to odkryjemy, czym był ruch komunistyczny, czym była partia komunistyczna w Polsce, czyje interesy reprezentowała. Jak wyglądał choćby ostatni XX wiek. Dokładnie. I tego te środowiska mogły się obawiać. Ale też inne zjawisko widzimy bardzo wyraźnie, mianowicie duża część polskich elit, powiedzmy ogólnie to określmy, lewicowo-liberalnych. Oczywiście wśród nich można też znaleźć bardzo dużo szlachetnych ludzi, którzy prawdziwie ideowo przeżywają swoje poglądy, ale duża część tych elit jakby źle się czuje w tym gorsecie polskiej kultury. Właśnie mocno nasiąkniętej chrześcijaństwem, mocno nasiąkniętej metafizyką i uważa, że to jest jakaś nienormalność, że w Europie już jest inaczej i powinniśmy się do tego dostosować i z tej metafizyki i religijności rezygnować. Ta religijność jest na rzecz. Ta religijność jest jakimś obciążeniem, no na rzecz stylu, który widzimy niestety w dużej mierze w życiu narodów zachodnioeuropejskich, czyli właśnie tego relatywizmu moralnego, czy hedonizmu czysto materialnego i życia wyłącznie konsumpcjonizmem, że rzekomo to jest nowoczesne, że rzekomo historia jest determinowana, że w tamtym kierunku trzeba iść, bo
bo światlejsze i mądrzejsze i stabilniejsze od nas narody tak właśnie w tamtym kierunku poszły. Czyli ta skłonność do czystego naśladownictwa. Tak, ale te narody w tej chwili zdają egzamin i widzimy, że nie bardzo im idzie. No mają kłopot rzeczywiście, bo jeżeli jest pustka duchowa, to w tą pustkę duchową wchodzi jakiś inny duch. I jeżeli zaaplikowały sobie bardzo silne społeczności, żywe religijnie, ale z innej kultury i z innej cywilizacji, czyli z cywilizacji islamu, no to rzeczywiście w przestrzeni publicznej ta religia i ta religijność się zaczyna rozpychać. Pokojowo i niepokojowo, jak to widzimy niestety w ostatnich latach czy miesiącach. I myślę, że to jest wielki znak zapytania, który stoi przed naszymi przyjaciółmi z Zachodu. Jak temu zapobiec, jak to naprawić, jak do tego nie dopuścić, żeby ta cywilizacja całkowicie się nie zmieniła. No ale jako zwykły śmiertelnik, nie powiem obserwator życia codziennego, bo też każdy z nas nim jest, no ale nie widzę, żeby na Zachodzie był odwrót od właśnie tego typu myślenia. Zostawmy przeszłość, zostawmy nasze korzenie chrześcijaństwo. Nie ma takiego odwrotu. Raz po raz widzimy z Unii Europejskiej, przychodzą dyrektywy, że mamy to, choćby w sprawie rodziny, choćby w sprawie wychowania dzieci. Wiemy, że tam nauczanie historii jest zupełnie fragmentaryczne w szkołach, bo jakieś mamy tam relacje od choćby kapłanów, którzy pracują czy w Niemczech, czy we Włoszech, że nauczanie historii jest tam wielkim problemem, to znaczy jest szczątkowe właściwie. Może tak to dzisiaj wyglądać, że tego odwrotu nie ma, ale jest problem, który oni muszą przemyśleć i myślę, że jest szansa na to, że przemyślą to w takim kierunku, że jednak warto wrócić do korzeni. Bo tak naprawdę dlaczego taka poprawność polityczna, całkowicie taka lewicowo-liberalna poprawność polityczna zatriumfowała w ostatnich dziesięcioleciach na zachodzie Europy? Dlatego, że projekt na przykład Unii Europejskiej przecież planowany czy projektowany przez chrześcijan, przez trzech wielkich założycieli chrześcijańskich, z których dwóch jest nawet, to są nawet kandydaci na ołtarze. Ten projekt został jak gdyby opanowany przez środowisko z lat 60. To środowisko, które rewolucję 68 robiło. Dzisiaj to są czołowi polscy politycy, którzy na tamtej wrażliwości i przyznają budowali, się do tego. Tak, którzy na tamtej wrażliwości budowali swoje poglądy. I oni ten projekt Unii Europejskiej przekształcili czy przekierowali w kierunku właśnie inżynierii społecznej, zmierzającej raczej do budowy społeczeństwa w ich myśleniu nowoczesnego, które oznacza po prostu wprowadzenie różnych wartości ideowych lewicowo-liberalnych. A poprawność polityczna jest formą walki z ludźmi inaczej myślącymi niż wrażliwość lewicowo-liberalna i właściwie zakłamującą często rzeczywistość, czy wręcz wprowadzającą cenzurę do debaty publicznej, że o pewnych rzeczach mówić nie wolno, a o innych należy mówić. I pewnych faktów nie wolno pokazywać. Faktów nie wolno pokazywać. Tylko czy to jest stałe? Nie wiem. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Właśnie ten wstrząs, który dzisiaj narody europejskie przeżywają i zastanawiają się, jak z tego wybrnąć i jak sobie z tą kryzysową sytuacją poradzić, może spowodować, że pojawią się jednak nowe elity, które już tą poprawnością polityczną żyć nie będą. Zobaczmy, co zrobili Brytyjczycy. To jest jakiś protest, to jest głos protestu przeciwko tej dominującej ideologii lewicowo-liberalnej w Europie Zachodniej, która na przykład mówiła, że trzeba jak najszybciej federalne państwo europejskie budować, a narody europejskie tego nie chcą. Z konsekwencjami, bo dokładnie. Tu nie chodzi tylko, że będzie wielkie państwo europejskie, ale to są potężne ideologiczne. Dokładnie. Tak, i fundamenty ideologiczne. No taką optymistyczną jakby myśl pan minister tutaj podkreślił, mianowicie, że muszą to przemyśleć. No, mam troszeczkę taką wątpliwość, czy akurat są w tej chwili na takiej dobrej ścieżce przemyślenia, która płynie z nich, ale jest jakiś przyspieszacz myślowy, a to myślę emigranci. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, na przykład we Francji, które się mieni tym państwem laickim i to do tej laickości właściwie wszystkich przymusza, religia ma być sprawą prywatną, jak trwoga to do Boga. Nagle nawet socjalistyczny prezydent
po tych straszliwych zamachach, które tam miały miejsce, pojawił się na mszy w intencji tego zamordowanego księdza pod Rouen, Amlena. Pojawił się na mszy, oklaskiwał arcybiskupa Paryża. Przedtem niewyobrażalne gesty wykonywane przez prezydenta Francji, a w końcu pojechał do Watykanu, żeby porozmawiać o sytuacji kryzysowej we własnym kraju z papieżem Franciszkiem. Więc nawet u takiego bardzo lewicowego polityka, przywódcy socjalistów francuskich, nie golisty, tylko socjalisty francuskiego, taka refleksja się pojawiła, że trzeba to przemyśleć, trzeba poradzić się tych, którzy przed takimi scenariuszami przestrzegali, dowiedzieć się, na czym polega ten kryzys, czy on nie ma głębszych korzeni, i myślę, że takie rzeczy mógł usłyszeć zarówno od kapłanów francuskich, jak i od papieża Franciszka. Mógł usłyszeć powtórzony ten apel, który wygłosił kiedyś Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Francji, do najstarszej córy chrześcijaństwa, kościoła w Europie. Francjo, gdzie jesteś? Właśnie. Dokąd doszłaś? No, będę musiał ja dyskutować z sobą samym, z niedowiarkiem, który drzemie we mnie w tej sprawie. Czy te gesty to jest jakiś krok, czy to jest tylko na pewno to jest długi porządek polityczny? Na pewno to jest długi proces, ale ufajmy, że i siła naszej modlitwy, ale też czynów i dyskusji politycznej z naszymi przyjaciółmi z Zachodu doprowadzi do tego, że do tej refleksji dojdzie i może jakieś odrodzenie ku naszym korzeniom tam również nastąpi. Tak, nie martwmy się w tej chwili o procesy i tak dalej. One idą, one są. Mamy je wspierać. Wracajmy do nas, czyli do Polski. Polityka historyczna. Dziś, teraz. Niech pan minister nakreśli pola, w których ona już rusza i mamy nadzieję, będzie zbierać piękne owoce. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ona jest po prostu niezbędna, bo przez lata nam wymawiano, że w ogóle państwo takiej polityki nie powinno uprawiać. A jak może nie uprawiać, skoro ktoś musi decydować na przykład o takich prostych rzeczach? Czyj wizerunek mamy na naszym banknocie albo na naszej monecie? Jakimi nazwiskami możemy honorować nasze ulice, place? Jak z powodu jakich dat czy wydarzeń mamy ogłaszać nasze święta narodowe? To są elementy właśnie polityki historycznej i nie da się od tego uciec. To ktoś musi ustalać i musi oddzielać. Musi oddzielać w tej polityce historycznej, trzeba oddzielać bohaterstwo od zdrady, heroizm od upadku, od nikczemności, bo te i te rzeczy możemy w naszych dziejach napotkać, tak? Ale trzeba bardzo wyraźnie pokazywać pozytywne przykłady i negatywne przykłady. I z tym się oczywiście też wiąże opowieść generalna o naszym losie, a tę się buduje przez instytucje. Instytucje takie jak Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, ale też muzea, które teraz budujemy, Muzeum Historii Polski, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie, Muzeum Westerplatte w Gdańsku. Brakuje tego, cały czas tego nie mieliśmy. Przez trwałe instytucje, bo każde z takich na przykład muzeów to jest nie tylko wystawa stała, którą ludzie odwiedzają, ale to są też wystawy czasowe, to są też konferencje naukowe, to są publikacje książkowe, to jest program edukacyjny, który trafia do szkół. W takich instytucjach się to robi. Jeżeli mamy trwałe instytucje, mamy bardzo stabilną, zdrową politykę historyczną i do tego dzisiaj w ministerstwie zmierzamy, żeby takie instytucje zbudować. Tak, i oczekujemy na te instytucje, by ten program do szkół akomodowały, wdrażały, bo młodzieży naszej brakuje bardzo, bardzo historii. Chociaż wiem, że są takie szkoły, tak, i to w dużych miastach, nie będę wymieniał tych miast, gdzie na przykład ta ideologia gender w ogóle nie dotarła. Nauczyciele to zostawili jako jakiś problem, który jest poza, i widzieli tylko te dzieci, które do nich przychodzą, do tych szkół, które są aktualnie w klasie i swój przedmiot także wykładają tak, czy nauczanie prowadzą tak, że one dorastają do jakiegoś powolnego rozeznania rzeczywistości wokół, a także wykorzystywali, wiem, święta wszystkie, te narodowe,
żeby te dzieci w jakiś sposób wprowadzić w tamtą historię dramatyczną, która przyniosła wolność dzisiaj nam. Ja wierzę w mądrość zdecydowanej większości polskich nauczycieli, którzy wiedzą, że po co polscy rodzice wysyłają swoje dzieci do szkół publicznych czy prywatnych, żeby po prostu pomóc im jakby wychować czy ukształtować dojrzałego, mądrego i wrażliwego człowieka. Po to jest szkoła przede wszystkim. Natomiast te eksperymenty takie z gatunku inżynierii społecznej, lewackie, typu właśnie implementowanie gender, proszę zwrócić uwagę, że to są wyłącznie odgórne próby narzucane z góry. Większość, zdecydowana większość nauczycieli tego nie chce i się przed tym broni. Jeżeli takie rzeczy się pojawiały, to z musu tak naprawdę, bo jakaś władza sobie tego zażyczyła. Jeżeli byśmy zostawili tą władzę decydowania nauczycielom, to zdecydowanej większości po prostu takich zjawisk by nie było. No ale te dyrektywy szły z ministerstwa, nie no jakaś tam władza, ale bardzo konkretnie z ministerstwa, a na czele ministerstwa stoi minister ze swoim nazwiskiem, swoim imieniem i właśnie przekonaniami. Dziękować Bogu, że to wszystko w tej chwili do normy zwyczajnej, normy myślenia i reakcji. Jeżeli taki minister reprezentował siłę polityczną, która była bezideowa, bo tak definiuje poprzednią partię rządzącą, czyli Platformę Obywatelską, to oczywiście silne i zdeterminowane mniejszościowe siły ideowe potrafiły taką siłę skolonizować. I to było bardzo wyraźnie widać, jaka była pozycja niektórych tytułów prasowych w kształtowaniu agendy politycznej takiej partii jak Platforma Obywatelska, więc dlatego takie rzeczy się pojawiały. Więc mamy literaturę, film, panie ministrze, film funkcji prezentacji historii, ale także wielkiej kultury narodowej. Jak to dzisiaj jest z kinematografią? Dużo do zrobienia w tej dziedzinie mamy, ponieważ nie mieliśmy dotąd dobrego systemu finansowania wielkiego filmu historycznego. To jest gatunek filmowy najdroższy, bo to są zawsze kostiumy, trzeba odtworzyć jakąś rzeczywistość materialną i to wymaga bardzo dużych nakładów. Dopiero teraz jesteśmy na początku takiego procesu uruchamiania nowego mechanizmu budowania takich, czy tworzenia takich filmów. Ogłosiliśmy już w ministerstwie konkurs finansowany przez nas, konkurs na scenariusze filmów historycznych. Bardzo otwarty konkurs i liczę na to, że około 50 scenariuszy do nas dotrze, z których kilkanaście na pewno będzie godnych realizacji. I potem będziemy montować jakiś montaż finansowy, który będzie powodował, że te filmy będą mogły realnie powstać. Tu mamy naprawdę dużo zapóźnień. Jak tak się zastanowimy, czego brakuje polskiej kinematografii, jeśli chodzi o historię, no to nie mamy przecież opowieści o rotmistrzu Pileckim, nie mamy opowieści o Żegocie, nie mamy opowieści o jakiejś dobrze zrobionej, o wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Nie mamy filmu o Kościuszce, nie mamy filmu o Mickiewiczu. No, takich czołowych postaciach polskiej historii. Był rok Juliusza Słowackiego, tak. I zrobiono film Boże się pożal dokumentalny, gdzie właściwie obrażono naszego wieszcza, to widziałem, że sponiewierano go tam w tym filmie. No był taki czas, ale zostawiamy go, jest czas nowy, jest teraz nowe rozdanie i dlatego nowa zmiana i myślimy, że tutaj w tej sprawie także ruszą programy telewizyjne, bo one są na co dzień do w jakiś sposób oglądnięcia, przeżycia, uzupełnienia wiedzy. Myślę, że też w tej dziedzinie tutaj telewizja musi mocno podziałać, żeby ta wielka kultura docierała do zwykłego odbiorcy. Tak, to jest przede wszystkim zadanie mediów publicznych, które od zmian ustawowych, które wprowadziliśmy, nazywamy mediami narodowymi. Mamy ich dużo, jest 19 mediów, 20 właściwie narodowych w Polsce. Mówię o wszystkich, o telewizji, o wszystkich rozgłośniach radiowych i Polskiej Agencji Prasowej. I tutaj rzeczywiście te media powinny się wyróżniać ofertą programową w stosunku do mediów prywatnych, komercyjnych. Właśnie tym wyczuciem misji kulturowej przede wszystkim, ale też edukacyjnej, czy jakości debaty publicznej w porównaniu z tym, co robią te media prywatne czy komercyjne.
To też staramy się robić. To nie jest łatwe, bo do tego trzeba dużych też środków finansowych, które dopiero trzeba zbudować, ponieważ poprzednicy nasi skutecznie zdemontowali na przykład ten środek finansowy, jakim był abonament radiowo-telewizyjny. I to wszystko musimy zrobić. Ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby to odbudować. I programy telewizyjne są też po to, żeby właśnie te filmy, o których przed chwilą mówiliśmy, po premierach kinowych mogły być w takich programach też pokazywane do masowego odbiorcy. I myślę, że po prostu nasz naród, przeciętny Polak, nie wiem, nie chodzi o to, że o przeciętność, jakąś tam klasyfikację jego możliwości intelektualnych, nie, zwyczajny, to jest lepsze słowo, jest otwarty ogromnie na tą kulturę prawdziwą, autentyczną, która go wzruszy, która go zinstruuje, która mu ukaże przeszłość piękną i w jakiś sposób zobowiąże. Mamy na to dowody. Zobaczmy, jaka była frekwencja na filmie o księdzu Jerzym Popiełuszce Rafała Wieczyńskiego w kinach. Film, który nie zdobył nagród tak zwanych specjalistów, ale ludzie masowo poszli ten film oglądać i miał bardzo dobrą widownię. Zobaczmy w telewizji, jak był oglądany serial ten o żołnierzach z Powstania Warszawskiego pod ziemi niepodległościowym Czas Honoru, jaką miał popularność. Zobaczmy, jak Polacy masowo się pojawiają na dużych imprezach rekonstrukcyjnych polskiej historii, na rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem, oblężenia Malborka, różnych scen z Powstania Warszawskiego. Polacy chcą tego kontaktu z takim materialną opowieścią o wielkich kartach naszej historii. I historia jest przez Polaków przeżywana, czego dowody mamy również w popularności różnych dodatków historycznych do różnych polskich czasopism, w aktywności właśnie grup rekonstrukcyjnych, do których się garną młodzi ludzie. Więc to jest żywe wśród Polaków i trzeba tu skoro taka wrażliwość jest, to trzeba taką ofertę kulturalną oczywiście przedstawiać. I myślimy o upowszechnieniu prezentacji kultury, nie tylko przez, powiedzmy, książki, artykuły, filmy, ale przez zyskanie coraz więcej twórców, którzy będą właśnie służyć tej zasadzie, tej myśli i temu dziedzictwu narodowemu. Tutaj trochę do twórców możemy mieć pretensje, bo ja mówiłem tu o kłopotach finansowych, ale też nie widziałem jakiejś nadmiernej gorliwości w tworzeniu projektów filmów historycznych. Ja zawsze w ostatnich latach to ilustrowałem dwoma takimi przykładami, które robią wrażenie. Otóż gdzieś 4 razy mniejszy od nas naród czeski stworzył 2 duże filmy historyczne. Czesi stworzyli 2 duże filmy historyczne z czasów II wojny światowej. Proszę zwrócić uwagę o czym? O pilotach czeskich, którzy bronili Anglii, których było tam kilka razy mniej niż pilotów polskich w 40 roku. Ale dzielni byli. Ale zrobili piękny film, dobrze oglądają, który się dobrze ogląda, reżysera Sferaka. I drugi film, też bardzo dobrze zrobiony, o małym oddziale czeskim, który walczył pod Tobrukiem i był pod oddziałem, pod dowództwem wielkiego oddziału polskiego. I myśmy nie zrobili dobrego filmu, dopiero teraz się tworzy, o pilotach polskich broniących Anglii, a wiadomo co Churchill o polskich pilotach właśnie powiedział. I myśmy nie zrobili filmu o Tobruku, a Czesi zrobili. Więc jak się chce, to można, tylko trzeba chcieć. I nie było takich niestety projektów wśród polskich twórców, teraz zaczynają się pojawiać. Jest godzina 22, minut 12, tu Radio Maryja. Bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych radiosłuchaczy i gościem naszego programu jest pan Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Myślę, że jest już czas poprosić naszych radiosłuchaczy, by z nami się kontaktowali, współtworzyli ten program. Mamy znakomitego gościa, więc tym bardziej w ten wieczór już, nawet i późny, niedzielny, zapraszamy Was do udziału w naszych rozmowach telefonicznych. Z Polski Północnej można do nas dzwonić pod numer 56 655 23 55 i z Polski Południowej 56 655 23 56. Darmowe połączenia w naszej rodzinie
to 536-600-100, 536-600-200. Za granicy też można do nas dzwonić pod numer 48-56-655-23-33 i druga końcówka 23-66. Pewne porozumienie, bo tak się składa, że to rzutuje i na naszą politykę historyczną i relacje z Rosją, a potem z Ukrainą. Panie ministrze, 4 lata temu, niemal dokładnie, na Zamku Królewskim w Warszawie podpisano właśnie porozumienie między cerkwią, rosyjską cerkwią prawosławną, a kościołem katolickim w Polsce 17 sierpnia 2013 roku. I w moim najgłębszym przekonaniu istnieje niebezpieczeństwo i na obecny rząd są wywierane naciski. Tu dobrym przykładem jest partia, która rządziła jeszcze pastora, a rządzi w samorządach niemal wszystkich województwach. Właśnie PSL, dawny ZSL. I proszę pana, panie ministrze, jeszcze przed chwilą właśnie była mowa o polityce edukacyjnej, prawda? Także pozwolę sobie tylko przypomnieć, że właśnie ta partia, PSL, miała wiceministra przez te 8 lat edukacji. Także obecnie przedstawiciele tej partii, oczywiście niektórzy, usiłują znaleźć ścieżki do obecnego rządu, przedstawiają się jako ci, którzy są niezbędni, aby postawić same ideologii gender. Na pytanie, co robili przez minione 8 lat, do czasu 5, 3 lata, czy rzeczywiście to zagrożenie widzieli. O, rozłączyliśmy się. Trochę było takie niedokładne to połączenie w znaczeniu, że głos pana docierał do nas troszkę zniekształcony, ale myślę, że istotę problemu pana Stanisława możemy w jakiś sposób uznać za rozeznany. Myślę, że pan Stanisław jest przede wszystkim zaniepokojony możliwością wpływania na naszą politykę wewnętrzną Rosjan i polityki rosyjskiej, tak, która jest rzeczywiście w ostatnich latach agresywna. Rosjanie, przypominam, to wszczęli w ostatnich 8 latach 3 wojny. Poczynając od Gruzji w 2008 roku, przez Ukrainę w 2014 roku i właściwie ta wojna trwa, tli się, ale w gruncie rzeczy trwa do dziś i jeszcze w Syrii. Straszliwe bombardowania ludności cywilnej. I oczywiście Rosja się nie pogodziła z tym porządkiem światowym, który się ukształtował po 90 roku i jest państwem dzisiaj w Europie rewizjonistycznym, co jest oczywiście bardzo niebezpieczne, bo chce zrewidować ten porządek, a nawet być może na pewno chce zrewidować granice. I w związku z tym, że mieliśmy doświadczenia z Rosjanami trudne, mówiąc enigmatycznie, w ostatnich stuleciach, możemy się czuć tutaj zagrożeni. I pan Stanisław tutaj próbuje rozpoznać, kto tego nie rozumie, albo kto może służy tej polityce rosyjskiej. Ja bym może tak daleko nie szedł, bo na to trzeba mieć twarde dowody, że jakieś konkretne środowisko polityczne jest na inne, albo się tej polityce służy. Ale oczywiście zawsze trzeba na to uważać, bo przypomnę, że ostatnio dokonać aresztowania jednego byłego polskiego parlamentarzysty stojącego na czele dziwnego środowiska, które właśnie tak wprost interesy rosyjskie w Polsce próbowało reprezentować i nie bądźmy naiwni, na pewno Rosja o Polsce nie zapomniała. Pamięta, że panowała nad nami przez dziesiątki lat i całkowicie z jakichś wewnętrznych ingerencji w nasze sprawy nie zrezygnowała. Halo, bardzo proszę, kolejny słuchacz. Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Adam z Gdańska. Na wieki wieku wam, witamy. I teraz tak szybciutko chciałbym powiedzieć, bo mam tak tyle do powiedzenia. Pan Zelin i ksiądz mówiliście o tej kulturze na przykład ludowej. Zauważyłem, że nie ma już dawno w radiu, a jest nasz pan Kurski tam. Na przykład kiedyś leciały te wszystkie kapele ludowe, muzyki. Ja mam 63 lata.
stąd pamiętam. W programie drugim muzyka była, powiedzmy, ta poważna. To był naprawdę kulturalny program. Brakuje tej muzyki ludowej. Druga rzecz. Mówiliście państwo o... No, na przykład, że Pietrzek tam kultura jest, że historii się nie pamięta. Proszę powiedzieć jakiemuś Niemcowi, Anglikowi, że on jest Europejczykiem albo obywatelem świata, jak to się mówi, społeczeństwem obywatelskim. Oni strasznie reagują na to. Skąd wiem? Bo mam brata bliźniaka Niemca. Po prostu mieszka w Niemczech. I codziennie dzwonimy, rozmawiamy na ten temat, a ja co wieczór słucham Radia Maryja. Teraz chciałem o takim czymś tu mam zanotowane, bo sobie tak, żeby na przykład to odnośnie kultury gender. Wprowadza się tą gender i to cały sztab ludzi nad tym działa. Powiedzmy, nawet ta nasza ostatnia moda, co nasza młodzież chodzi, chłopcy chodzą, to tak przykładowo tylko mówię. Chłopcy chodzą w damskich spodniach, to znaczy te spodnie tak wyglądają, że z daleka to nie widać, czy to jest chłopak, czy to jest dziewczyna. To jest dla mnie nie do pomyślenia. To jest między innymi, już nie powiem, że się wprowadza właśnie tam gdzieś w jakichś szkołach, przedszkolach. No, tam te zabawy z dziećmi i tak dalej, te różne programy. Jeszcze i teraz tak, ja nie mam nic do powiedzmy naszych braci w wierze, ale teraz proszę zobaczyć, w Sopocie jest festiwal, się rozpoczął i to jest festiwal. Ale która babunia? Nie wiem, jakieś tam książki i tak dalej i program trzeci preferuje tylko tańcą. Ci pisarze żydowscy i tak dalej, tak jakby naszej kultury nie było. I następna rzecz. Powiedzmy, jeżeli już jestem na antenie, ja sobie nie życzę na przykład meczetów w Polsce. Ja jestem oberży światem, ja dopiero teraz od paru lat siedzę tutaj w Polsce, a tak to cały czas pracowałem poza granicami kraju i ja wiedziałem, że to się tak skończy. Ja wszystkim wkoło opowiadałem, jak to jest, że ta młodzież arabska, powiedzmy, nie stać go było na kobietę u siebie tam w jakimś państwie arabskim czy afrykańskim, bo widziałem nieraz na ulicy idzie dwóch chłopców z sobą za paluszek i ten, bo jego nie stać było na przykład na kobietę, bo on musiałby sprzedać, nie wiem, stado kóz czy stado owiec, wkupić się tam gdzieś w tą rodzinę, nie stać było go tutaj, a przyjedzie do tutaj do Europy, bo im się obiecywało to po 77 dziewic i tak dalej i za darmo to mają, co tam dostaliby za stado owiec, powiedzmy. No i teraz ja mówię, jeszcze wrócę do tego, do tych właśnie Niemców. Proszę zobaczyć, jak u nich te wszystkie Heimat Melody i tak dalej. Cały czas tam się preferuje, ale mówię, nie daj Boże powiedz Niemcowi, że on jest Europejczykiem albo coś, to on się obrazi. Po prostu nie chcę powiedzieć gorzej, mocniej. Także dziękuję i... Dziękujemy Panie Adamie. Szczęść Boże i wszystkiego najlepszego życzę i księdzu, i Panu Selinowi i mam dziękuję nadzieję, bardzo, że ta nasza Polska ruszy troszeczkę do przodu. Szczęść Boże, Panie Adamie. Jeśli chodzi o kulturę ludową, bo to był pierwszy wątek, który Pan poruszył, to akurat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego my to traktujemy absolutnie jako priorytet i chcę poinformować, że na przykład kłopoczące się z dużymi problemami, również finansowymi, organizacyjnymi, takie no, bardzo sztandarowe polskie zespoły Śląski, Mazowsze będą w dużej mierze przejęte przez Ministerstwo Kultury. Weźmiemy odpowiedzialność za te zespoły, żeby one mogły dalej istnieć, a nie były we własności tylko marszałków województw. Jeśli chodzi o obecność kultury ludowej na antenie mediów publicznych, to nie jest tak źle, Panie Adamie, bo ja regularnie słucham programu drugiego Polskiego Radia i tam codziennie jest taka audycja między 12 a 13 godzinna, dedykowana wyłącznie muzyce ludowej, ale też jest sporo krótszych audycji w trakcie dnia, które odnoszą się do tej muzyki. Różnie definiowanej oczywiście muzyka ludowa, muzyka etniczna, muzyka źródeł, muzyka korzeni, ale mniej więcej o tym samym mówimy. I to jest bardzo teraz coraz bardziej popularny i popularny i żywy nurt w polskiej muzyce. Ja
akurat jestem wielbicielem wielu innych też dobrych gatunków muzycznych, ale tej również i również w TVP Kultura ta muzyka jest dosyć mocno obecna. Jeśli chodzi o te festiwale kultury żydowskiej, rzeczywiście mamy ich trochę w Polsce, ja bym zachęcał jednak do takiego myślenia, tak jak mówiłem na początku naszej rozmowy, że to jest też część naszej tradycji, bo jednak ten naród tutaj żył przez kilkaset lat i był najliczniejszy na naszym terytorium, na terytorium Rzeczpospolitej, stworzył bardzo ciekawą kulturę, również literaturę, a na przykład ta literatura XIX-XX-wieczna w języku jidysz, tłumaczona na język polski bardzo często, jak się w nią wgryźć i ją czytać, to jest piękna polska literatura, opowiadająca o polskich również losach, o polskich miasteczkach, o relacjach z Polakami, choćby ta trylogia Izaaka Bashevisa Singera. Więc warto też o tym tak pomyśleć, że te festiwale no, nas jednak ubogacają, a literatura jest bardzo ciekawa. No, pan Adam powiedział taką krzepiącą myśl, przedstawił mianowicie, że u nas my chcemy być Europejczykami, ale żaden Niemiec, ani Francuz, ani ktoś tam jeszcze nim nie chce być. Więc to była taka, powiedzmy, mowa, no taka próba nadania Polakom, niektórym, kto się na to dał złapać, nadania takiej wielkości za darmo, że nie tylko jesteś Polakiem, ale w całą zdobycz Europy masz przed sobą i kto rozsądny to wie, że mam coś, jeżeli to jest moje, jeżeli to jest moja ziemia, moja kultura, moja religia, mój język. Tak, i to ci, którzy nam próbowali wmawiać, że już wrażliwości narodowe nie są istotne, że mamy się zlać w jeden wielki naród europejski, oczywiście się głęboko mylą, bo Niemiec chce się czuć Niemcem, Polak Polakiem, Francuz Francuzem, a przy okazji oczywiście wszyscy czujemy, że jesteśmy Europejczykami. I kolejny słuchacz, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, nie będzie chwalony Jezus Chrystus, mówi Andrzej z Kolonii. Witam pana Andrzeja. Serdecznie witam przede wszystkim ojca prowadzącego oraz naszego miłego gościa, który mimo nawału pracy w swoim ministerium w jakiś sposób wygospodarował dla nas tyle czasu, żeby poddać się jeszcze tylu pytaniom na antenie radia i poprzednio w telewizji. To bardzo miły obowiązek. Dziękuję. Dzwonię w takiej, to powiedzmy, troszeczkę przykrej sprawie. Na początku lat 90. czy w połowie lat 90. dokładnie, już tego nie powiem, wyszła sytuacja, że brakuje nam grobów żołnierzy generała Maczka, którzy polegli na terenie Niemiec. Poprzednio w Radzie Pamięci była pani dosyć obrotna kobieta i po prostu ona poświęciła tyle czasu, że przyjechała wszystko, co jej chciało ogarnąć i ta sprawa zagarnęła też polski Sejm i na polskim Sejmie odbyły się rozmowy na ten temat. No, później nastąpiła szybko zmiana rządu i osoby, które były w Radzie Pamięci, jakoś ten temat odsunęły na bok. Teraz obecnie Rada jest przekształcana w ramach modernizacji, czy tam lepszej organizacji, powiedzmy, jest przekształcana i to wszystko zabiera tyle czasu. Powiedzmy w ten sposób świadkowie, którzy jeszcze mogliby nam w tym pomóc, jest ich bardzo niewielu. Po prostu powoli też odchodzą. Te groby są rozsypane i w różnych stanach swojego wyglądu optycznego na terenie Niemiec Północnych. Maczkowcy, którzy w Holandii są, oni są zajęci też swoimi chorobami, które z wiekiem na nas wszystkich przyjdą. Holandrzy patrzą, aby tylko do swojej miedzy. No trochę jest przykro, jadąc po terenie na wakacje, bo teraz tam się też wybieram, udało mi się odnaleźć parę grobów, jest trudno nawet nawiązać kontakt, ponieważ wszystko jest w przebudowie, żeby zlokalizować te właśnie groby. Są strony internetowe, trzeba szukać, trzeba grzebać, ktoś mi powiedział. No i po prostu próbuję się przebić, ale wie pan, jest dosyć przykro, że po prostu dowiedziałem się w Radzie, że wszystko posunęło się na wschód, żeby tam na wschodzie poszukać nasze groby, uporządkować. Ale tutaj nam tych grobów ubywa, jest coraz mniej. No, gdzieś są te szczątki. Był taki pan, który mieszkał w Offenbach i po prostu on już nie żyje. On gospodarował te groby, próbował ich znaleźć. Te osoby są, ponieważ te groby były jakieś też przeprowadzki robione, to tam
zasypa ich razem z żołnierzami niemieckimi, często pod nazwiskiem nieznane. I ten plan miał na tyle czasu, ale niestety odszedł od nas i jakoś to zapadło wszystko w pamięci. No, co ja mogę powiedzieć, no, to w zasadzie wszystko, to jest troszeczkę przykre. Dziękujemy, ale, panie Andrzeju. Wie pan, serdecznie przychodzę na odbiór. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiamy. Panie Andrzeju, ja chciałem poinformować, że teraz na skutek właśnie zmiany ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa została zlikwidowana jako osobny organ i włączona do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ci urzędnicy z Rady, którzy zajmowali się polskimi upamiętnieniami w kraju, są urzędnikami dzisiaj Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie, a ci, którzy zajmowali się upamiętnieniami poza granicami kraju, w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego za granicą. Oba departamenty mi podlegają, więc mam taką prośbę, że gdyby pan bardziej szczegółowo opisał tę sytuację, którą pan zna, związaną z pochówkiem i z sytuacją grobu generała Maczka, to ja oczywiście się tym zajmę wewnątrz resortu i wydobędę też informacje z pamięci urzędu, czyli z pamięci Rady Ochrony Pamięci i Walki Męczeństwa i na pewno się tym zajmiemy. My teraz, chcę pana poinformować, zajmujemy się razem z Kancelarią Prezydenta sprowadzeniem do Polski szczątków komandora Unruga, tego, który dowodził obroną Helu, bo taka była wola rodziny, żeby on jednak spoczywał w kraju.